Dzień dobry kochani, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was po krótkiej przerwie. Jak wiecie, w zeszłym tygodniu filmu nie było, ale dzisiaj już wracamy. Choć, jak zresztą możecie pewnie usłyszeć, nadal mam trochę problem z zatokami, więc może być to słychać, z góry Was za to przepraszam, ale bardzo chciałam już do Was wrócić i coś Wam opowiedzieć, o czymś tutaj do Was pomówić. Także już bez zbędnego przedłużania. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą bardzo tajemniczą, ze sprawą, której w bardzo, bardzo prosty sposób można było uniknąć. I jest to taka sprawa, o której całkiem sporo można przeczytać, o której całkiem sporo swego czasu się mówiło i o której do dziś się wspomina. I podejrzewam, że większość z Was również już o tej sprawie słyszała, gdzieś się na nią natknęła, bo w zeszłym roku chociażby można było o niej posłuchać na kanale Justyny Mazur. Ja, mimo to stwierdziłam, że chcę Wam o tej sprawie opowiedzieć, że chcę więcej się o niej dowiedzieć, bo jak już mówiłam, kiedy parę lat temu sama się na nią natknęłam, to bardzo mocno mnie zainteresowała, zaintrygowała i od tego czasu tak naprawdę gdzieś jest w mojej pamięci, gdzieś tam utkwiła. Stąd też myślę, że opowiedzenie o tej sprawie, tym bardziej, że jest to sprawa zaginięcia, której do dziś nie udało się wyjaśnić. Jest potrzebne, po prostu jest potrzebne, ponieważ o takich sprawach warto mówić, warto przypominać o tych osobach, które może do dziś gdzieś tam są i gdzieś czekają na swoje odnalezienie. Także po tym krótkim wstępie zapraszam Was do wysłuchania historii Kazimiery Zaręby. Zapraszam do słuchania. Na temat samej postaci pani Kazimiery Janiny Zaręby nie mamy dużo informacji. Wiadomo natomiast, że na świat przyszła w 1933 roku i w swoim życiu dorobiła się dwóch córek, które, których istnienie potwierdzają źródła. Nie wiem, czy pani Kazimiera miała więcej dzieci na pewno miała dwie córki. I mieszkała w Bełchatowie, jak zresztą także jej córki. Miasto to znajduje się w województwie łódzkim. W chwili zaginięcia według właśnie swoich córek była osobą zorganizowaną, całkiem samodzielną i sprawną, choć w momencie zaginięcia miała 79 lat, to całkiem dobrze sobie radziła. Pani Kazimiera miała bardzo dobry kontakt z wikarym parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, do której zresztą należała i która mieściła się w granicach Bełchatowa. Ksiądz tej parafii odwiedzał ją bardzo często w jej domu. Ona piekła dla niego ciasteczka, nazywała go synkiem, on zaś zwracał się do niej dziudzia, jak zresztą mówili do niej jej znajomi. W przeszłości kobieta brała już udział w paru wycieczkach organizowanych przez parafię, np. w Częstochowie czy w Licheniu. Ale ten wyjazd, który dopiero przed nią, miał być jej czwartym i pierwszym wyjazdem zagranicznym. W 2012 roku w parafii zorganizowano trzydniową pielgrzymkę do Wilna. Kobieta na początku nie była przekonana do tego wyjazdu, ale po namowach zaprzyjaźnionego wikarego księdza Piotra Kotasa, starsza kobieta postanowiła jednak się na nią wybrać. Ksiądz zresztą był u niej w domu dzień przed wyjazdem na Litwę. Rodzina próbowała odwieść kobietę od tego pomysłu, byli sceptycznie nastawieni do tego wyjazdu. I ciężko stwierdzić, czy w grę wchodziły tutaj jakieś złe przeczucia, czy po prostu strach i obawa przed wyjazdem starszej kobiety za granicę. W każdym razie najbliżsi martwili się o kobietę. Tłumaczyli jej, że tak daleka trasa, która czeka ją do pokonania, jeżeli na tą wycieczkę się zdecyduje, może być dla niej bardzo męcząca, nawet zbyt męcząca, ponieważ trasa z Buchatowa do Wilna to jakieś 600 kilometrów. Dziś rodzina uważa, że decyzja o wzięciu udziału w wycieczce zapadła właśnie poprzez wpływ księdza, dobrego zresztą przyjaciela, pani Kazimiery. Kobieta miała czuć się przy nim bezpiecznie i przed wycieczką, pomimo tego, że była to jej pierwsza wycieczka za granicę był to jej pierwszy wyjazd za granicę to wydawała się być bardzo szczęśliwa. Kobieta, jak chciała, tak zrobiła, wybrała się na wycieczkę, której początek miał miejsce w piątek 28 września 2012 roku. Prócz pani Kazimiery w wycieczce brało udział 55 osób, które tak jak ona pochodziły z Bełchatowa w większości, więc to też w jakiś sposób uspokajało rodzinę. Zdawali oni sobie sprawę, że kobieta przecież nie jedzie na tę wycieczkę sama, że otoczona będzie znajomymi ludźmi, ludźmi z tego samego miasta, którzy przecież się znali, że razem z nią będzie tam zaufany ksiądz, któremu ufała, przy którym czuła się bezpiecznie, który zresztą przekonywał ją podobno do tego, żeby wzięła udział w tej pielgrzymce. Na początku wyjazdu pani Zaręba siedziała obok wikarego na samym przodzie autobusu. Ale ten stan rzeczy szybko się zmienił, bo w pewnym momencie do wycieczki dołączyły dwie młode dziewczyny, i pani Kazimiera musiała przesiąść się na sam tył autokaru, tym samym ustępując miejsca młodym dziewczynom. Wiadomo, że nie była z tego powodu zadowolona, bezpieczniej czuła się, przebywając w bliskim kontakcie z księdzem Wikarym. Nie ma co się jej dziwić, bo jechała pierwsza za granicę, a zresztą, jak już mówiłam, wiele razy będę to tutaj podkreślała. Ksiądz był jej dobrym i bliskim znajomym, można nawet powiedzieć, że przyjacielem. Dlatego nie można się dziwić, że to przy nim czuła się bezpiecznie. Tego samego dnia, czyli właśnie w, dwu, w dniu wyjazdu 28 września, plan wycieczki przewidywał nocleg w Augustowie, z którego w dniu kolejnym pielgrzymowicze mieli pojechać dalej w stronę Wilna i zacząć tam tę prawidłową część wycieczki. Trasa z Augustowa do Wilna to około 200 km. Czyli nie jest to jakaś kolosalna odległość tak naprawdę dwie trzecie wyprawy były już wtedy za pielgrzymami. Po dotarciu do Augustowa, według niektórych pani Kazimiera miała zacząć dziwnie się zachowywać, cokolwiek znaczy dziwne zachowywanie się, bo nie jest ściślej określone, co tutaj miało miejsce, oprócz tego, że miała mówić, że chce wrócić do domu, i nie wiadomo, z czego ta chęć powrotu do domu mogła wynikać, są tutaj pewne domysły, można się domyślać, że po prostu była zła, że musiała się przesiąść, że siedzi teraz może koło kogoś kogo nie zna, może czuje się z tym niekomfortowo. Jest także jeszcze jedna teoria, która zdaje się być całkiem prawdopodobna, ale o niej opowiem sobie już szerzej później. Niektóre źródła podają również, że według jednej z parafianek, działania pani Kazimiery nie ograniczyły się tylko do mówienia o tym, że chce wrócić do domu, gdyż w środku nocy miała ona się ubrać i chcieć wyjść z pokoju, w którym spała, właśnie po to, żeby do domu wrócić samodzielnie. Do takiego zdarzenia jednak nie doszło i już następnego dnia rano pani Kazimiera razem z resztą grupy wybrała się w dalszą część wycieczki. Już w Wilnie do grupy dołączyła pani przewodnik, która jak to rola przewodnika miała tę grupę powinni oprowadzić, miała pokazać im najważniejsze punkty wycieczki, które w planach mieli odwiedzić. I to właśnie ona, właśnie ta pani przewodnik, miała zauważyć, że ze starszą panią dzieje się coś złego. Jej zdaniem miała ona mieć pewne problemy z pamięcią, na przykład oddalała się od grupy i miała później trudności ze znalezieniem jej, ale tak naprawdę prócz zauważenia tych symptomów. Nic wtedy z tą sytuacją nie zrobiono. W Wilnie grupa brała udział w sobotniej mszy świętej w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, gdzie msze prowadzone są również w języku polskim. Podczas nabożeństwa pani Kazimiera, według niektórych uczestników wycieczki, miała stać przy drzwiach kaplicy, kiedy jednak po zakończeniu nabożeństwa, czyli około godziny 15 lub jak podają niektóre źródła, Około godziny 14, choć ta pierwsza godzina, właśnie ta godzina 15 jest tutaj, zdaje się przynajmniej być tutaj tą godziną bardziej prawdopodobną, grupa zebrała się już na zewnątrz przed tą kaplicą, to jeden z bełchatowskich pielgrzymów zauważył, że kogoś brakuje. I osobą, której wśród tych zebranych nie było, była właśnie pani Kazimiera Zaręba. Jak później ustalono, miała ona wyjść z kaplicy około godziny 14.30 i chodziły pogłoski, że miała ona udać się do kiosku w celu zakupu znaczków, ponieważ wcześniej kupiła kartki pocztowe, albo że miała udać się po właśnie wtedy po te kartki pocztowe, albo z kolei, że po prostu wyszła w poszukiwaniu toalety. Kiedy tylko zorientowano się, że pani Kazimiery nie ma, ksiądz Kotas zadzwonił do zaprzyjaźnionej parafianki. Ale telefon odebrała jej przebywająca w bełchatowie córka. Szybko więc okazało się, że kobieta nie zabrała ze sobą swojej komórki. Została ona w domu. Wtedy też rozpoczęły się, nazwijmy to, poszukiwaniami starszej kobiety. Parafiani mieli rozglądać się po okolicy, ale całe te poszukiwania, według różnych źródeł, miały trwać od 15 do 30 minut. Po tym czasie po grupę przyjechał autokar a pielgrzymi jakby nigdy nic wsiedli do niego i odjechali po 15 minutach zostawiając za sobą przebywającą dalej pewnie w całkiem niedalekiej odległości bo gdzie mogła odejść w tak krótkim czasie od kościoła panią Kazimierę Starsza kobieta została więc w tamtym momencie pozostawiona samej sobie w obcym kraju mając ze za sobą zaledwie torebkę nie posiadając nawet telefonu komórkowego Uczestnicy pielgrzymki twierdzą dziś, że wykorzystali te kilkanaście minut podczas czekania na autokar na szukanie kobiety, ale w to nie wierzy jej rodzina. W jednym z wywiadów córka pani Kazimiery, pani Krystyna Szafran, powiedziała: Że nikt z tam obecnych nie miał chęci do szukania jej matki. Nikt zresztą, jej zdaniem, jej nie szukał. I jak dodała: Nie było tam nikogo z sercem, ani nikogo z rozumem, bo gdyby ktoś taki tam był, to jej matka szybko zostałaby znaleziona. Przewodniczka grupy o zaginięciu kobiety powiadomiła lokalną policję. O tym zdarzeniu miała także poinformować zaprzyjaźnionych pracowników sektora turystycznego, żeby po prostu oni sami, oprowadzając jakieś inne grupy po Wilnie, mogli się rozejrzeć, mogli sprawdzić, czy gdzieś nie ma takiej kobiety wyglądającej w ten sposób, co pani Kazimiera może zagubionej, może zezorientowanej. O tym zaginięciu została również poinformowana zarówno polska, jak i litewska ambasada. Niektóre informacje jednak mówią o tym, że stało się to dopiero wtedy, kiedy o sprawie zrobiło się głośniej. Reszta wycieczki przebiegała bez większych zakłóceń, i grupa po zakończeniu zwiedzania udała się do jednego z wileńskich hoteli by spędzić tam już ostatnią noc w tym mieście. Jedynie przewodniczka wycieczki wydawała się dalej przyjmować losem starszej kobiety i wieczorem zaproponowała, żeby raz jeszcze przeszukać okolice, poszukać starszej pani, ale ku jej zdziwieniu ani parafianie, ani sam ksiądz, który przecież był dla pani Kazimiery bardzo bliską i zaufaną osobą, nie byli zainteresowani dalszym jej poszukiwaniem. Pani przewodnik... Stwierdziła więc, że sama zajmie się poszukiwaniem kobiety i rozwieszaniem plakatów informujących o jej zaginięciu na własną rękę. Wspomniana wcześniej córka pani Kazimiery, po latach wspomniała, że ludzie będący na tej wycieczce z jej matką, na jej pytania, dlaczego jej nie szukali, dlaczego nie chcieli po prostu wziąć udziału w poszukiwaniach, pomóc starszej kobiecie, odpowiadali, że to ona sama powinna się pilnować. A oni pojechali do Wilna zwiedzać. A nie pilnować innych ludzi. Następnego dnia, około godziny 14, grupa turystów ruszyła w drogę powrotną do Bełchatowa. Po powrocie oddali rodzinie kobiety jej rzeczy, ale nikt nie kwapił się do wyjaśnień, co stało się z 79-latką. Nikt także nie przeprosił rodziny, która z kolei szybko powiadomiła krajową policję o zaginięciu krewnej. W późniejszym czasie pani Basia. Druga córka zaginionej kobiety udała się do szkoły, w której pracował ksiądz. Ten rozmawiał z nią z uśmiechem jakby nigdy nic pokazywał jej swoje zdjęcia tej matką. Pani Basia wspomina, że ksiądz miał grozić jej siostrze, że jeżeli o sprawie nadal będzie głośno, to on tę sprawę załatwi. Nie wiadomo jednak o jakie załatwienie sprawy chodziło. W międzyczasie ksiądz Kotas zmienił parafię, gdyż przeszkadzał mu właśnie. Rozgłos wokół sprawy zaginięcia seniorki, został proboszczem jednej z parafii archidiecezji łódzkiej, do której został przeniesiony, i 28 września minie 10 lat od tamtych zdarzeń, a ksiądz nadal nie wyjaśnił rodzinie, co tak naprawdę stało się na Litwie. Ale co tak naprawdę stało się z panią Kazimierą? Czy jest jakikolwiek ślad, jakakolwiek pewna informacja o tym, co wtedy się wydarzyło i co później działo lub nadal dzieje się z kobietą. Nie wszystkie źródła podają konkretną godzinę, ale według niektórych z nich pani Kazimiera wróciła na miejsce, z którego zaginęła, zaledwie godziny po tym jak autokar, którym przyjechała, odjechał jakby nigdy nic. Na nagraniach z monitoringu widać zresztą zorientowaną kobietę, ciągnącą za klamki znajdujących się tam pojazdów i szukającą pomocy. Jeszcze tej samej nocy, około godziny trzeciej, monitoring zarejestrował panią zarębę na stacji paliw, oddalonej od miejsca jej zaginięcia o 6 km, co pozwala więc sugerować, że musiała zostać przez kogoś tam podwieziona. Kobieta podeszła do okienka i poprosiła o rumianek. Kiedy sprzedawca, który miał akurat swoją zmianę, okazał się mówić po polsku, wytłumaczył jej i poinformował ją, że Takich rzeczy nie ma na stacji paliw, raczej powinno się szukać ich w aptece. Niektóre źródła sugerują, że starsza pani mogła źle się czuć, liczyła na zaparzenie sobie rumianku, który mógł w jakiś sposób jej pomóc. Kobieta odwróciła się i odeszła, znikając z oka kamerą monitoringu. Następnego dnia, około godziny 9.20, monitoring uchwycił jeszcze raz starszą kobietę na ulicy Kalwaryjskiej. Miała powiedzieć wtedy dozorcy budynku, że jest jej zimno. Następnie miała próbować dostać się do jednego z samochodów, ale kiedy to się nie udało, odeszła. Na nagraniu widać, że kobieta nie ma już przy sobie torebki ani płaszcza, i tutaj rodzi się pewne pytanie. Czy gdzieś je zostawiła, zapomniała, czy ktoś zabrał jej te rzeczy, czy została ofiarą jakiegoś przestępstwa, jakiejś napaści? Tego od dziesięciu lat nie udało się ustalić. Od dziesięciu lat także nie udało się znaleźć pani Kazimiery, choć policja przeszukiwała osiedle bliskie miejscu, gdzie była ona ostatni raz widziana, a wojsko przeczysywało las. Od tamtego momentu zresztą poszukiwania na terenie Litwy trwały jeszcze kilka tygodni, a oprócz wojska i policji udział brali w nich także Polacy mieszkający w Litwie, harcerze i polska ambasada. Jak jednak wiemy, poszukiwania nie przyniosły oczekiwanych skutków. Rodzina do dziś wierzy, że kobieta żyje, choć jeżeli to prawda, jeżeli ta wersja jest prawdziwa, to ma ona dziś już 89 lat. Najbliżsi pani Kazimiery korzystali z usług jasnowidzów, którzy twierdzili, że kobieta żyje, a niektórzy z nich podawali konkretne miejsca, gdzie może ona przebywać. Jednym z nich była na przykład dzielnica romska w Wilnie. Każde z tych miejsc zostało jednak sprawdzone i w żadnym z nich nie było śladu po pani Kazimierze. Litewska policja jest w posiadaniu próbki profilu genetycznego młodszej córki kobiety i jej DNA jest zestawiane z odnajdywanymi osobami niezidentyfikowanymi, ale to działania jak na razie także nie przyniosło żadnych rezultatów. Parę lat temu córki kobiety pojechały na Litwę i razem z lokalną polskojęzyczną przewodniczką Odwiedzały one miejsca, gdzie ich matka była widziana na monitoringu i po raz ostatni. Dało się wtedy ustalić, że kobieta była widziana jeszcze w Jadłodajni i noclegowni dla bezdomnych, i daleko miejsca, gdzie po raz ostatni uchwycił ją monitoring. Córką udostępniono wtedy katalog niezidentyfikowanych osób, ale w żadnej z nich nie rozpoznały one swojej matki. Domy opieki i szpitale zostały poinformowane o poszukiwaniach kobiety, ale to również nie przynosiło oczekiwanego rezultatu. Możliwe, że kobieta, jeżeli oczywiście żyje, przebywa po prostu w czyimś domu, dlatego nie została znaleziona w żadnym ośrodku. Do prokuratury zostało oczywiście złożone zawiadomienie o zaniedbaniu i narażeniu na utratę życia i zdrowia. Sprawa jednak szybko została umorzona. W świetle prawa winna zaginięciu pozostaje tylko pani Zaręba, gdyż organizator wycieczki wywiązał się ze swoich obowiązków, a to po stronie uczestników leży dbanie o własne bezpieczeństwo, choć dla mnie brzmi to po prostu niewiarygodnie. Strona prawna to jednak jest jedna ze stron. Z drugiej trudno jest uwierzyć, że ktokolwiek mógł tak po prostu zostawić starszą kobietę samą sobie na pastwę losów w obcym kraju. Szczególnie jeżeli pani Kazimiera naprawdę miała problemy z pamięcią. Trudno uwierzyć, że ksiądz, któremu tak bardzo ufała i nazywała go synem, po prostu przeszedł jakby nigdy nic obok jej zniknięcia. Trudno jest uwierzyć, że ponad pięćdziesiąt będących na pielgrzymce osób wyszło z mszy i po prostu zaakceptowało zniknięcie i brak jednej z uczestniczek wyjazdu. Niepojętym jest dla mnie takie zachowanie. Nie wiem, jak można wykazać się takim brakiem empatii serca, brakiem tak podstawowych odruchów, szczególnie u tak gorliwie wierzących osób. Jak już mówiłam, niedługo minie 10 lat od dnia zaginięcia pani Kazimiery Zaręby zaginięcia, którego tak łatwo można było uniknąć wystarczyło po prostu zaczekać. Godzina opóźnienia tamtej wycieczki i zaczekania mogła oszczędzić dziesięciu lat czekania i cierpienia dla rodziny pani Kazimiery, ale także dla niej samej. Ponieważ do dziś nie wiadomo, jaki los spotkał ją po tym, jak zniknęła z oka monitoringu na ulicy kalwaryjskiej. Jeżeli żyje, to do dziś może tkwić gdzieś w kraju, którego nie zna, nie znając nawet języka. W sprawie tego zaginięcia dotrzeć można do różnych teorii. Jedne z nich mówią o najzwyklejszym zgubieniu się w obcym mieście, inne o rozwijającej się demencji, choć rodzina zaprzecza, by taki problem miał miejsce. I moim zdaniem, choć takiej teorii nigdzie nie znalazłam, warto brać pod uwagę ewentualność, że pani Kazimiera rzeczywiście zgubiła się w Wilnie i mogło to także zdarzyć się za sprawą właśnie tej demencji, która ewentualnie mogła się rozwijać i natrafiła na kogoś, kto miał nieczyste zamiary. Trafiła na kogoś, kto mógł ewentualnie zrobić jej krzywdę albo ją gdzieś przetrzymywać, że po prostu mogła trafić na kogoś, kto mógł sprawić, że nie udało jej się znaleźć przez tak długi czas. Ku tej teorii można się skłonić, jeżeli uwierzy się na przykład w to, że kobieta w środku nocy chciała wracać do domu. Wielką winę w tej sprawie kładzie się na barkach rodziny pani Kazimiery. Oskarża się ich m.in. o to, że w ogóle pozwolili pani Kazimierze pojechać samej na zagraniczną wycieczkę. Rodzina twierdzi jednak, że kobieta przy księdzu czuła się bardzo bezpiecznie, a sama także była bardzo samodzielna. Robiła sobie zakupy, codziennie uczęszczała do kościoła, pracowała przy kapliczce, sama gotowała i robiła pranie. A grupa, z którą pojechała na pielgrzymkę, składała się przecież ze znanych jej osób. Córka pani Kazimiery, pani Katarzyna, przekonuje również, że jeżeli jej matka zachowywała się podejrzanie, to wystarczyło przecież, żeby ktoś do nich zadzwonił, żeby ktoś powiadomił rodzinę i ktoś na pewno zgłosiłby się po kobietę, na pewno by ją odebrał, i można byłoby uniknąć całej tej sytuacji. Pani Kazimiera Janina Zaręba miała około 164 cm wzrostu. Ważyła od 50 do 69 kg. Miała jasne niebieskie oczy i krótkie farbowane na brązowo włosy. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną spódnicę, białą bluzkę, szary płaszcz, żakiet koloru habrowego oraz zielony beret. Jeżeli ktoś widział kobietę po 28 września 2012 roku, proszony jest o kontakt z jednostką policji w Bełchatowie lub Fundacją ITAKA. Wszystkie informacje do kontaktu podaję oczywiście jak zwykle w opisie. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się dla Was znaleźć. Nie jestem w stanie uwierzyć w to, jak można zostawić kobietę samą. Po prostu jak można było odjechać. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Chciałabym Was zachęcić do komentowania, do pozostawiania jakichś swoich teorii śladu po sobie w komentarzach. Możecie kliknąć łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, albo w dół, jeżeli nie. Zachęcam do przyciśnięcia. Guzika subskrybuj. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was mam i chciałabym się pożegnać z Wami w dość nietypowy sposób, a mianowicie słowami z Biblii, dokładnie z pierwszego listu, do Tymoteusza. Ponieważ cała ta sprawa bardzo mocno kręci się wokół religii, myślę, że to będzie dobra klamra na zamknięcie tego tematu na tym kanale. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia już niebawem. Cześć. A jeżeli kto o swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.